Cześć widzowie! Kiedy latałem sobie pyromyrskim, trafiło mi się całkiem interesujące starcie z tym oto graczem w zerze A6M3. Ten ancymon już mnie parę razy próbował zaatakować od dołu, kiedy byłem zajęty bombowcami. Natomiast kiedy ja na niego próbowałem spaść w stylu boom and zoom, no to po prostu dawał nura do ziemi i mi uciekał, także to nie jest jakiś taki typowy noob czołówkarz. Dlatego też, kiedy zauważyłem, że on próbuje tu kombinować z jakimś wznoszeniem się, no to uznałem, że jednak muszę zareagować. Zbliżam się specjalnie takim wektorem, po to, żeby on miał złudną nadzieję na to, że będzie w stanie wdać się w walkę manewrową ze mną, co też usiłuję wykonać. Teraz patrzcie, co robi. Mianowicie, robi Immelmana, żeby wylądować mi na ogonie. Owszem, Zero jest zdolny do takiego bardzo ostrego skrętu i niedoświadczeni atakujący w stylu boom and zoom często się na to łapią. Remedium na to jest proste, po prostu nie należy uciekać ostro do góry, tylko poziomo, zachowując prędkość i dzięki temu o takie cwane Zero szybko się odsadzi do tyłu. Sam manewr mógłby mu się udać, no jakby był mniej doświadczonym graczem, no to z tych 500 metrów może by mnie tam sięgnął. To, co jeszcze by mu pomogło bardziej, to jakby zamiast Immelmana zrobił Splitesa. To by zachowało trochę jego prędkości, no ale kosztem pułapu. No dobra, lećmy dalej. Tutaj zaczyna strzelać, ale jak widzicie, ja bardzo szybko odsadzam go w tył i już jestem poza zasięgiem strzału. Ponieważ różnica naszych prędkości jest duża, wykorzystuję to po to, żeby zacząć się wspinać. I go zanęcam tutaj na siebie na początek, żeby wciągnąć go w climbing spiral, ale on nie jest takim idiotą i się nie daje skusić. O, widzicie, już ucieka w dół. Nawet nas dopiero teraz odbił w górę i chciał mnie znienacka sięgnąć, ale ja byłem na to przygotowany. I teraz co robi? Podobną sztuczkę jak poprzednio, tyle tylko, że prawdopodobnie skręcił przepustnicę po to, żeby lecąc pionowo do góry, grawitacja go hamowała i chciał, żeby mu nos samolotu opadł na mnie. No ale takie numery to ja też znam. Kontruję po prostu, odbijając sterem kierunku i omijając go. Jest teraz w całkiem niezłej pozycji, żeby zacząć go wyciągać na climbing spiral. Co prawda climbing spiral z zerem siedzącym tak na ogonie jest bardzo ryzykowne, no ale ja miałem świadomość, jak się zacząłem wdawać w walkę z tym gościem, że to będzie trzeba zaryzykować, bo jak będę chciał próbować w sposób bezpieczny to zrobić, to po prostu będzie uciekał do dołu. No i widzieliście, zrobiliśmy parę kółek, zacząłem go odsadzać i co gościu robi? Ano, przestaje mnie gonić i kieruje nos samolotu do dołu, żeby odzyskać prędkość. Ale tutaj zaczyna się otwierać szansa dla mnie do ataku, którą spróbuję wykorzystać. Ale przeciwnik całkiem ładnie się tutaj wywinął, no i mi uciekł. Tutaj go trafiłem, z tego co sprawdzałem na powtórce serwerowej, w prawą lotkę, a tutaj znowu próbował zrobić sztuczkę z opadającym nosem, tak żebym przeleciał przed nim, no i wtedy by mnie sięgnął. No ale nie wyszło mu to. Generalnie on chyba sporo lata BF-ami, bo w taki sposób mniej więcej tym zerem fruwał. Jakieś pętle pionowe, jakieś skręcania przepustnicy, a teraz też tą sztuczkę robi. Ale niestety mu nie wyszło i to on przefrunął przede mną. No i trochę go tam go skrobnąłem. Po tym jak się minęliśmy, jak widzicie, ster kierunku od razu ustawiłem tak, żeby nos samolotu opadł mi w stronę ziemi i dzięki temu nabieram prędkości. No, chyba znowu jakieś drobne draśnięcie. Przeciwnik co? W górę? Tak słychać go, jak
Jakby w górę. Tak, w górę. No, tutaj zmaścił. Jakby po tym naszym minięciu szedł jakoś w dół, po to, żeby nabrać energii, potem się próbować wykręcić, to mogłoby się to skończyć inaczej. Ale w takiej sytuacji po prostu pięknie mi się wystawił na strzał, no i tym razem został spizgany. A oto jak walka wyglądała z perspektywy Jurukaty. On tam mnie pilnował, cały czas obserwował, więc nie ma najmniejszych szans na to, że ja go zdołam tutaj zaskoczyć w stylu Ubezu. Dlatego schodzę tak z boku od niego i nabieram prędkości po to, żeby go zaatakować, a w momencie jak on się odwinie, móc mu uciec. Co też Jurukata wykonuje. Trochę niespodziewane to było, że po prostu poszedł na czołówkę, ale byłem na to gotowy. Teraz co on zrobił? Zrobił mianowicie Immelmana, ale to kosztowało go bardzo, bardzo dużo prędkości. No i ja go jestem bez problemu w stanie odsadzić. Próbuję tam pewnie strzelać, ale przy takiej różnicy prędkości, przy moim doświadczeniu w unikaniu ognia kogoś siedzącego mi na ogonie, no to raczej małe ma to szanse powodzenia. Ponieważ ja miałem bardzo dużą przewagę prędkości, no to zamieniłem ją na przewagę pułapu i zaczynam sobie spiralką nad niego zawracać, aby go zachęcić do ataku i wyciągnąć na climbing spiral. Widzicie tutaj moją smugę kondensacyjną, jak ładnie po kolesu, no i schodzę do ataku. A Jurukata, tak jak wcześniej, odpowiada na tą ucieczką w dół. I to też mogłoby być zaskakujące. Natychmiast się odwija i atakuje. Ale ja byłem na to przygotowany, znaczy przygotowany, po prostu zareagowałem właściwie. Tutaj natomiast próbuję zrobić sztuczkę z opadającym nosem maszyny, ale ja zauważyłem, co on robi, dlatego też odbiłem w lewo, no i minąłem ten wektor, na którym by mnie złapał. Jakbym poleciał tutaj prosto do góry, o mniej więcej po tej linii, no to wtedy Jurukata mógłby we mnie strzelić. No ale takie zabawy kosztowały go znowu energię, a ja przed chwilą nurkowałem, więc tej prędkości powinienem no trochę jednak mieć. Zaraz sprawdzimy, jak to u mnie wygląda. A, no 350. A Jurukata? A Jurukatal 229. No to prawie 120 km więcej. No i zacząłem go tutaj wobec tego wyciągać na climbing spiral, ale w przypadku Zera, jak widzicie, ona jest w stanie nawet przy tak niskich prędkościach manewrować, utrzymywać nos na celu, więc margines błędu był naprawdę niewielki, jeżeli nie zerowy. No ale ja już ten manewr climbing spiral trochę wykonuję, więc potrafiłem zrobić go tak, żeby on mnie nie trafił, a teraz ja spadam na Jurukatę, żeby go zaatakować. On jednak widzi, co się dzieje, no i odpowiada nurkowaniem, żeby odzyskać trochę prędkości. Tutaj bardzo ładnie mi się zaczął wywijać, chyba ani razu go nie trafił. Przewagę pozycji stracił, próbował się ratować trochę przy użyciu jakichś takich Rolling Scissor czy czegoś, no ale Zero w takim manewrze jakieś rewelacyjne nie jest, a teraz jeszcze ja mu dodatkowo prawą lotkę odstrzeliłem, więc jego rol będzie tym gorszy. Tutaj sądził, że mu przejdę przed nosem, no i dużo nie brakowało, ale ja nie byłem łasy jakoś koniecznie na to, żeby go wyhaczyć, tylko bardziej uważałem, żeby się z nim nie zderzyć. No i dzięki temu się minęliśmy. A teraz kolejne przejście. No powiedzmy pionowych nożyc, coś w rodzaju tu się dzieje. O,
No, a tutaj znowu próbuje zrobić to szóstko co poprzednio. Obrócił się lotkami, grzbietem w moją stronę i chce, żeby nos mu opadł mniej więcej o po takim łuku na mnie. No, ale tym razem źle to wyliczył. Ja zauważyłem, że ta sztuczka to wyjdzie mnie, nie jemu. I skoro jest okazja do ataku, to atakuje. Widzieliście, na nim się coś pobłyskało, coś mu odpadło. O, grubo mu odpadło. Pół ogona mu odstrzeliłem. O, proszę. No, a teraz przechodzimy w opadającą spiralę. Znowu się nadstawił, znowu jakieś uszkodzenia drobne zebrał. Ej. Już tak wesoło nie będzie sobie dokazywał. A tutaj przeciwnik popełnia błąd. Jakby lotkami się nie zaczął obracać w tę stronę, tylko kontynuował lot w tamtą, może by zdołał zrobić coś w rodzaju climbing spiral. Tyle tylko, że to by mu raczej nie wyszło, bo ma za mało energii w stosunku do mnie. Ile ja mam w tej chwili, ale jakoś sporo, skoro drukowałem. A, 341. To panie. To jest kolosalna różnica. Przy takiej różnicy bez problemu bym był w stanie za nim podążać. Zresztą to się dzieje tutaj. Dostaje trafienia, dostaje, no i w końcu odpada mu skrzynię. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.